No i przed stan wojenny, no i nas pozamykali Powiedz, i jak to się wyglądało? pokańczało. Gdzie? No u mnie wyglądało to o tyle dość dramatycznie, że brat był na strajku, ponieważ wtedy był studentem PWST i wtedy był w ogóle strajk na wszystkich uczelniach. No więc on strajkował, zresztą był szefem NZS-u na PWST. Ja byłem w domu sam. To było w nocy z soboty na niedzielę. No, miałem przygotowany plecak pełen książek, walizkę pełną książek, które w poniedziałek miałem zabrać właśnie do tego kiosku, tam właśnie do MKZ-u. Byli rodzice i moja siostra, no, młodsza ode mnie o 13 lat, no więc wtedy ona była chyba w szóstej klasie w szkole podstawowej. Małą była dziewczynką. No i przed gdzieś tak, może było za 20, 12, za 25, północ, kiedy ktoś zapukał do drzwi, no któryś z kolegów przyszedł, bo tak lubili czasami przed północą nawet przychodzić. Sam się nie, to już za dużo tego dobrego nie będę otwierał, więc, ale widzę pukanie dalej, takie dość natarczywe, no to podszedłem, pytam się kto. No mówi milicja, żebym otworzył. Ja mówię, no, że nie ma takiej możliwości. Mówię, z nakazem prokuratora proszę przyjść rano, to wtedy normalnie, zgodnie z prawem otworzę. Ale mówi, że jest stan wojenny i żebym otworzył, bo jak nie, no to oni drzwi wyważą. Ja mówię, no to wyważcie jak chcecie i ja na pewno nie otworzę, ale... No i wtedy oni odeszli. Bo jeszcze był taki moment, że im powiedziałem coś takiego, że panowie, a może jesteście złodziejami, a może jesteście kryminalistami? No ja nie wiem po prostu, bo to każdy może powiedzieć, że jest milicjantem, prawda? Mówi, no to niech pan wyjdzie do okna i zobaczy pan przez okno. Ja na pierwszym piętrze mieszkałem. No i praktycznie pod jednym oknem i pod drugim oknem stoi po jednym milicjanci. No, umundurowani byli normalni. No to wiedziałem, że już nie są żarty. Trochę podenerwowany zrobiłem sobie kawę. No i minęło z jakieś 20 minut, to już było po północy. Z powrotem zaczęło się pukanie. No i takie natarczywe żądanie, żebym otworzył te drzwi. Ja powiedziałem, że nie ma takiej możliwości, że nie otworzę, prokurator nakaz, rano, wtedy otworzę. No powiedzieli, że wyważą te drzwi. Ja mówię, no to wyważajcie. Ojciec jeszcze wpadł w jakiś taki nerwowy, że tak powiem, amok. Pamiętam, że w łazience mieliśmy jakąś taką siekierę. No to ci zaczął krzyczeć, że jak wejdą, to siekierą ich po prostu rozwali. Siostra w panice, bo małe dziecko, znaczy no małe, nie małe, no, no, 12-letnia dziewczynka. No, to trochę ich tam zacząłem uspokajać. No i faktycznie wzięli, bo to później widziałem taki łom, taki do ściągania opon z ciężarowych samochodów. Taki, no i no, drzwi wywalili, poszły te drzwi. Od razu, no i weszli z bronią, być może sugerując się tą siekierą ojca, no i nie bardzo wiedzieli, jak to wszystko będzie wyglądało. Ja wtedy siedziałem we fotelu, tak mniej więcej teraz, już piłem kawę, no bo widzę, że nie mam szans, nie, przez okno nie ucieknę, no bo na dole tam stoi dwóch milicjantów. No to i zaczęli rewizję klasyczną. Najpierw mi oczywiście pokazali decyzję o internowaniu, wtedy jeszcze była Ruszcza jako miejsce internowania. No, powiedzieli, że jest stan wojenny, że jestem internowany. Zaczęli rewizję robić. Od razu już skonfiskowali ten plecak i tą walizkę, wzięli mi maszynę do pisania, tam jeszcze trochę innych książek. A ilu ich było? No, ich było czterech, nie licząc milicjantów po cywilnemu, którzy w mieszkaniu się nie pojawili. Później kazali mi się ubrać, wyprowadzili mnie, no i były dwa cywilne samochody przed klatką, duży Fiat i mały Fiat, w tym małym Fiacie było czterech i w tym dużym było czterech też i oni mnie tak między siebie wzięli z tyłu. No i faktycznie to miałem jeden taki moment, kiedy zacząłem faktycznie robić na wszelki wypadek żal za grzechy, sobie myślę, bo skurczybliki, bo naczytałem się sporo tych książek, jak to bywało w historii. Wywiozą mnie na Dubnie gdzieś, no i ślad po mnie zaginie, nie? No, 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 no.
Autentycznie poczułem taką radość, jak żeśmy zajechali pod Zgody, gdzie była komenda dzielnicowa, no i gdzie zobaczyłem już kolegów swoich. Myślałem, a to już nie jest źle, jak już jest nas kilku, no to już jest inaczej. No tam oczywiście mi tam kazali tam pasek oddać to wszystko. No i o piątej gdzieś nad ranem, to musiała być gdzieś koło piątej nad ranem, zaczęli nas wyprowadzać we dwóch skutych parami do tych takich tych więźniarek milicyjnych, tych takich samochodów. No, zapakowali nas do tych samochodów, no i pamiętam, że był, śniegu było wtedy dużo i mróz był taki dość spory. No i zawieźli nas do Wiśnicza. No, tam sceneria była też prawdopodobnie specjalnie tak zorganizowana, żeby wywrzeć na nas wrażenie, no bo oczywiście jakiś szpaler tych zomowców w kaskach, prawda, z pałami, z tymi, to wszystko przez taki szpaler się szło. No i te pierwsze parę dni było dość ciężkawe dlatego, bo prawdopodobnie chyba, wydaje mi się, Wiśnicz jeszcze nie był przygotowany na przyjęcie internowanych. Oni najprawdopodobniej do ostatniego momentu jeszcze nie bardzo mieli też chyba koncepcję, gdzie nas upakować, no skoro ja miałem na decyzji wpisaną Ruszcze, nie? Ale uznali, że być może za blisko kombinatu. No i tam nas upakowali w takiej ogromnej celi, w której się mieściło chyba, nas było tam chyba z 25 albo 30, z takimi piętrowymi pryczami. No, tam na każdego przypadało no, po takim półlitrowym garnuszku wody. Piec był, bo tam nie było centralnego ogrzewania, tylko był piec. No i nie było ubikacji, tylko taki kocioł duży, jak do gotowania bielizny, tak w takim slangu więziennym, bardacha ją nazywali. No to była ubikacja, którą opróżniano rano. Nie, tam przychodzili ci więźniowie funkcyjni i po prostu zabierali, no i później opróżniono. Tam był smród oczywiście, to. Później jakoś tak przed samym Bożym Narodzeniem nas przenieśli do innego skrzydła, gdzie już była ubikacja w celi, no czyli no, musza klozetowa po prostu. No i te cele były mniejsze, bo tam nas chyba było około 10, o ile dobrze pamiętam. To tam już te warunki były trochę lepsze. No ale też oczywiście tam żeśmy Wigilię, tam po raz pierwszy Wigilię spędzałem w takich warunkach. Pamiętam, żeśmy otwierali okno. Tam taka była droga na takim wzgórzu i tam widać było, że tam ludzie szli na pasterkę. To faktycznie żeśmy otworzyli to okno. I z tych wszystkich cel, gdzie byli ci internowani tam z całego Krakowa, a prawdopodobnie też z Podhala, z Nowego Targu, no, krzyczeliśmy Solidarność, Solidarność, śpiewaliśmy i kolędy, i ten, no, musiało to na ludziach zrobić wrażenie, bo to echo niosło, ci ludzie nas słyszeli, prawda, tam się prawda, od razu proboszcz dowiedział, w tym Wiśniczu było jakieś takie chyba, no, musiało być jakieś takie poruszenie. No i tam byliśmy do końca praktycznie grudnia, ponieważ jakoś przed Sylwestrem, też nic nas nie informując, gdzie jedziemy, zapakowali nas też do tych więźniarek. No też oczywiście z tą samą oprawą taką zomowską, prawda, tą. I, no, no i ruszyliśmy na wschód. No. A ilu was było mniej więcej? Z Krakowa było nas chyba gdzieś tak liczę około 50-60 tutaj we Wiśniczu. No i zaczęliśmy jechać na wschód, w nocy oczywiście, bo jakoś tak już późnym wieczorem nas zapakowali do tych samochodów. No i ruszyliśmy na wschód, tak tam wymienialiśmy się z kolegami uwagami, gdzie jedziemy. No, w Tarnowie wiedzieliśmy, że jest więzienie, ale Tarnów żeśmy minęli. Ktoś tam mówił, że jest w Rzeszowie więzienie, ale Rzeszów też żeśmy minęli. No to za chwilę, no to już lekka panika, może no, nie wiadomo, no, co będzie dalej, nie? No, ale okazało się, że paręnaście kilometrów za Rzeszowem tam skręciły auta w taką boczną drogę, no i tam były budynki, jak się okazuje, nowego kompleksu wojewódzkiego aresztu śledczego.
no, gdzie nas po prostu zapakowano, i, no, i gdzie, no, i gdzie byliśmy już do końca. Znaczy, dwie czy trzy osoby jeszcze później były przewiezione do, ktoś tam do Uherców, gdzieś tam ktoś do więzienia pod Kielce. Ale generalnie praktycznie cały Kraków, prawie cały Kraków został zwolniony w lipcu 82 roku.